witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z recenzją dwóch produktów firmy Soraya. Produkty te wygrałam na portalu udziewczyn.pl w konkursie. No i co to jest? To jest dość nowa linia witamin B3, która zagościła na półkach sklepowych. Dostałam żel do mycia twarzy, matowienie i normalizacja oraz krem matujący, nawilżający na dzień, cera tłusta i mieszana. B3, bo to jest Vita Therapy System. O, tak to się nazywa. Dobrze, zaczniemy od żelu. Żel, cena około 15 chyba do 19 zł w Rossmanie. Coś tak mi świta. 150 ml. Cel: przywrócenie cerze tłustej i mieszanej równowagę, efektywnie ją oczyszczę, odświeżę, zredukowanie do niedoskonałości, rozszerzonych porów, zaskórników, wyprysków, wiadomo jak to tam. Mamy tu witaminę B3, czyli niacynamid, aktywnie włącza się w proces regulacji pracy guczołów fojowych w skórze. Jaki ja efekt zauważyłam, moi drodzy? Dość sympatycznie myje twarz, nie podrażnia mnie, to jest ważne, nie podrażnia. Nie uczula, nie podrażnia, czy bardzo głęboko, nie wiem, oczyszcza, czy mogę ją porównać do jakiegoś Normaderma albo jakichś innych mocno nawilżających, nie nawilżających, tylko oczyszczających produktów. Chyba nie, ale bardzo fajnie oczyszcza, może nie aż tak głęboko, jednak nie za głęboko, nie wysusza mojej skóry. Jest taka w takim miejscu pośrednim. Sympatyczny? Nie wiem, czy go ponownie kupię. Wydaje mi się, coraz częściej jak go używam, że dość podobny jest do tych różnych żeli z Biedronki. Tak, plus i minus. To jedyne, co widzę. Czyli tak jest pomiędzy, powiem Wam szczerze, nie jestem do końca przekonany. Ja z firmą Soraya wiele lat miałam styczność, całe dzieciństwo, że tak powiem, cały młodzieńczy okres problemów z trądzikiem spędziłam z firmą Soraya i byłam zadowolona z ich produktów. Po latach wracam, chociaż może nie do tego produktu, może właśnie do tego. A to jest krem. Krem z tej samej serii, jak mówiłam, matujący, nawilżający krem na dzień. Tak wygląda pudełeczko. Też ma witaminę B3, mikrosfery matujące i beta-glukan. Naturalny polisacharyd roślinny, który nawilża skórę i chroni ją przed utratą wilgoci. Łagodzi podrażnienie i wykazuje działania pobudzające syntezę kolagenu. Tak czy siak. Takie fajne, szklane. Pudełeczko, pojemniczek, jego jest 50 ml. Zamknięcie metalowe, żeby się tam nikt nie dostał i paluchem nie pogrzebał. Bardzo fajny, bardzo fajny. Tak bym powiedziała, trochę cytrynowy zapach ma. Ale taki świeży, taki rano jak nakładam go na twarz, to czuję się taka czysta i taka odświeżona. Podobny ma zapach żel, mimo to nie jest żel tak intensywny i nie czuję takiego odświeżenia jak po kremie. Konsystencja jest lekka. Nie wiem, czy wy zobaczycie. Lekka. Nie jest żelowa, tylko taki zwykły kremik, który bardzo łatwo się rozprowadza. Szybko się wchłania. Nie zostawia skóry tłustej, no bo to jest krem matujący, tak? Tylko posmawiamy jeszcze. O. Nie jest to też krem taki nadgorliwy, jak na przykład miałam styczność z Ivo Steenem nawilżającym, że rozsmarowałam go, a on po prostu rósł mi na twarzy i rósł. I go było coraz więcej zamiast coraz mniej. Fajnie się wchłania, matuje automatycznie. Nie wiem, czy widzicie, jest skóra zmatowiona. Nie zobaczycie tego. Nie zobaczycie. Nawet HD nie zrobi tego. Jest zmatowiona, fajnie nawilżona. Nie jest to matowanie, zmatowienie takie masakrycznie mocne, jak na przykład, przy czym ja miałam to.
przy wiszy na przykład. Wiszy to tak wysuszam. Fest, coś jeszcze miałam. Aha, jeszcze właśnie z Sorai. Kiedyś była podobna seria, też zielona, zielono-srebrna, o ile dobrze pamiętam, bo miałam kilka próbek i też był krem matujący. Jak się nim, słuchajcie, raz posmarowałam, to mi dosłownie ściągnął skórę i tak zmatowił i tak wysuszył tą skórę, że później po jednym użyciu musiałam przez tydzień walczyć, żeby jako tak odbudować tą skórę z tego strasznego wysuszenia i zmatowienia. Ten matuje średnio. Nie jest to, Bóg wie, jak silne matowienie, nie jest to też takie słabe matowienie, że od razu tłuste plamy wychodzą. Jest to takie średnie matowienie, naprawdę dość sympatyczne, bardziej bym powiedziała do skóry mieszanej niż tłustej. Bardzo fajnie nawilży, a nie widzę, żeby skóra była właśnie przesuszona, jakaś napięta, jakaś podrażniona przez to wysuszenie, przez to się nie jest ściągnięta, obrońcie Panie Boże. Nie ściągnięta, jest bardzo sympatyczna, bardzo fajna, odświeżona, bo ten zapach naprawdę fajnie wpływa, no i konsystencja jest ekstra. Ja na pewno wrócę do tego kremu, na pewno, na 100%, jak zużyję te wszystkie, które mam, to wrócę, bo jest bardzo fajny, bardzo sympatyczny i na lato taki odświeżający powiew na twarzy jest wyśmienity. Cena kremu? Coś mi świeci, że koło 19-20 zł. Nie jestem pewna, będą oczywiście informacje tutaj. Napiszcie mi, czy mieliście styczność z tymi produktami, czy jesteście zadowoleni tak jak ja, średnio z tego, chociaż nieźle, i z tego jestem zachwycona, naprawdę krem jest rewelacyjny, polecam, warto wypróbować, przynajmniej do cery mieszanej. Napiszcie mi, co Wy używacie, co polecacie do skóry mieszanej. Wszystko z mieszkaniem się kojarzy. Na skóry mieszanej. Pozdrawiam, ściskam gorąco, całuję. Pa!